Rosja szykuje referendum. Ostrzeżenie przed krwawą prowokacją. Rosja szykuje referendum i prowokacje w Chersoniu. Ukraina ostrzega. Strona ukraińska opisując przebieg 54. Dnia wojny na południu kraju ostrzega przed rosyjską prowokacją. Jak przekazano, okupant może szykować się do ostrzału ludności cywilnej w kontrolowanym przez siebie mieście Cherson, a winą za to zamierza obarczyć Ukrainę. W Chersoniu i okolicznych terenach Kreml zaplanował przeprowadzenie referendum w sprawie utworzenia Chersońskiej Republiki Ludowej. Przed prowokacją ostrzegło w poniedziałek na Facebooku dowództwo operacyjne południe Ukraińskiej Armii. Przygotowując referendum w Hersoniu, wróg ściąga sprzęt i siły. Oprócz otwarcie kłamliwej agitacji, planuje prowokacyjny ostrzał ludności cywilnej w celu oskarżenia sił zbrojnych Ukrainy i stworzenia negatywnego wizerunku ukraińskich władz, głosi treść komunikatu. Rosjanie drukują materiały agitacyjne, broszury, plakaty etc. by przeprowadzić tak tzw. referendum. Dodano, że wróg próbuje odeprzeć wojska ukraińskie do granic obwodu hersońskiego, a w obwodzie mikołajewskim dokonał ostrzału rakietowego, ale został on zneutralizowany. Wojna w Ukrainie. 824 nowe groby w Hersoniu W sobotę świat informacja o zdjęciach satelitarnych firmy Planet Lab. Z których wynika, że podczas rosyjskiej okupacji na cmentarzu miejskim w Hersoniu na południu Ukrainy pojawiły się co najmniej 824 nowe groby. Według ukraińskiego wywiadu okupacyjna administracja Chersonia próbuje przekonać miejscowych mieszkańców, że zbrodnie Rosji na Ukrainie są przeprowadzane dla dobra ludzi, a siły zbrojne Rosji nie walczą z ukraińskim narodem twierdzi też, że wojna rozpoczęła się przez zachodnie plany zniszczenia rosyjskiego i ukraińskiego narodu, a samą wojnę określają jako operację likwidacji antynarodowego kijowskiego reżimu, relacjonował ukraiński wywiad wojskowy. Jak dodał, mieszkańcom rozdawane są ulotki, w których między innymi napisano, że to Ukraińcy i wybrane przez nich władze są winni rosyjskiej agresji. Nieszczęście, jakie Was spotkało, to skutek przestępczej polityki kijowskiego reżimu, głoszą materiały najeźdźców. Faktycznie takie działania rosyjskich propagandystów są bezpośrednim przyznaniem tego, że wojna nie ma nic wspólnego z mityczną obroną Donbasu. Jej cel to zniszczenie ukraińskiej państwowości i okupacja całej Ukrainy, głosi komunikat ukraińskiego wywiadu. W rosyjskich ulotkach ostrzeżono również ludność Chersonia, by nie myślała, że rosyjska operacja będzie szybka i bezbolesna. Jak zaznaczył wywiad, to stwierdzenie staje się szczególnie aktualne, biorąc pod uwagę to, że zgodnie z danymi ze zdjęć satelitarnych firmy Planet Lab podczas okupacji na chersońskim miejskim cmentarzu pojawiły się co najmniej 824 nowe groby.